Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, ekonometria i wiele więcej. Wiele innych przedmiotów. Całość mojej oferty naturalnie możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, możecie od razu pisać na adres mailowy zadania@projekty.pl. Tam załączajcie zadania, a gdy będę miała możliwość, to na pewno do Was odpiszę. Kwestia cierpliwie poczekać. Dzisiaj Wam czekam, czy inaczej, dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie z finansów, a może inaczej z metod oceny projektów inwestycyjnych z zakresu obliczania zdyskontowanego okresu zwrotu z inwestycji. Jeżeli rozważamy inwestycję, która w tym momencie ma następujące pozycje związane z tą inwestycją, a więc wydatki inwestycyjne, wiemy jakiej stopy dyskontowej my wymagamy, ile ta stopa zwrotu z inwestycji co roku nas interesuje, wiemy jaka jest wartość końcowa te inwestycje, że powiedzmy na koniec będziemy, dostaniemy jeszcze 10 tysięcy złotych, a w związku z inwestycją mamy następujące przypływy pieniężne, to możemy określić, kiedy inwestycja na 200 tysięcy zaczyna nam się zwracać. Bo to, że wydam 200 tysięcy, to raczej oczekuję tego, że ja te pieniądze odzyskam, a nawet zarobię powyżej 200 tysięcy złotych, najlepiej by było, tych pieniędzy zainwestowanych, czyli będę na plusie. Jeżeli teraz chcemy wyznaczyć okres zwrotu, ale z wykorzystaniem zdyskontowanych strumieni pieniężnych, generalnie chodzi o to, że my chcemy te nasze strumienie pieniężne, które tutaj się pokazują, zdyskontować, czyli powiedzmy ustalić, na ile na dzień dzisiejszy one są warte. Na pewno musimy pamiętać o tym, że na innym filmie wytłumaczyłam, jak się ustala prosty okres zwrotu. Tam możecie sobie zerknąć, jak to wyglądało. I teraz tak, w tym momencie tu mamy te przepływy i na naszym okresie zdyskontowanym, tu mamy te wymienione jeszcze raz przepływy, należy je zdyskontować. To znaczy podzielić przez tak zwany właśnie tutaj pokazany wskaźnik dyskontujący. On jest dość prosto liczony i to jest 1 plus K. K to jest nasza stopa zwrotu, jaką wymagamy co roku i podniesione do potęgi T, a T to jest liczba okresów czasu od powiedzmy, a można powiedzieć to albo to jest rok inwestycji, kiedy się pojawia dany przypływ, albo ile to jest okresów do momentu zero. A więc w tym momencie wynik 1 wynika stąd, że to jest 1 plus 0,08, czyli 8% podniesione do potęgi zerowej da 1. Jeżeli teraz 1 plus 0,8 podniosę do potęgi T, która wynosi 1, to dostanę 1,08 i tak dalej. Na przykład 1,469 oznacza to tyle, że 1 plus 0,8 podnoszę do potęgi 5, czyli zgodnie z tym wzorem. Jeżeli to jest tak zwany wskaźnik dyskontujący, on pozwala nam ustalić przepływ zdyskontowany, a więc jeżeli coś jest na przykład warte, na po pierwszym roku dostaje 80 tysięcy warte, to na dzień dzisiejszy dla mnie jest to warte 74 tysiące złotych, bo te pieniądze w okresie zerowym są w stanie po roku wygenerować mi przepływ na 80 tysięcy złotych. Każdą z tych tutaj wartości należy zdyskontować, czyli podzielić przez wskaźnik dyskontujący odpowiedni dla niego i na przykład 65 tysięcy, które ktoś by mi dał za 5 lat, na dzień dzisiejszy dla mnie to jest warte 44 tysiące złotych z okładem. I teraz, tak jak w przypadku prostego okresu zwrotu, należy te przepływy skumulować. Tu nie ma to zapisane słownie, ale jest na pewno symbol kumulacji. A więc co? Do straty na 200 tysięcy dodaję przypływ, który już jest oczywiście wyceniony na moment bieżący, 74, i oznacza to tyle, że na moment bieżący mam jeszcze stratę na 125 tysięcy. Jeżeli do tego dodam przypływ pieniędzy na około 60 tysięcy, oznacza to tyle, że jeszcze mam stratę na 65 tysięcy. Jeżeli w trzecim roku dostanę pieniądze na dzień dzisiejszy warte 51 tysięcy 500, czy tam prawie 600, oznacza to, że jeszcze bym miała stratę na 14 tysięcy. Jeżeli teraz zwróćcie uwagę, w czwartym roku zaczyna się pojawiać przepływ na 44 tysiące, no to w końcu zaczynam osiągać jakiekolwiek
dochody. I jak tutaj zobaczcie, że w przypadku nieuwzględnienia wartości pieniądza w czasie, czyli w przypadku prostego okresu zwrotu, dodatni kumulowany, czyli pierwsze jakby zyski zaczynają się nam pojawiać w trzecim roku, to przy uwzględnieniu wartości pieniądza w czasie już się to wszystko przesuwa na kolejny rok. Czyli brakujące 14 tysięcy zostaje jakby spłacone te zadłużenie z 44 tysięcy, jakie się pojawia w czwartym roku. W związku z tym możemy powiedzieć, że tym razem przy uwzględnieniu wartości pieniądza w czasie, to w czwartym roku pojawia się dodatni przepływ kumulowany, czyli to w czwartym roku inwestycje zaczyna przynosić pierwsze zyski. A konkretniej mówiąc, możemy powiedzieć, że te pierwsze zyski, które są na plusie, brakujące 14 tysięcy do tego, żeby wyjść już w końcu na zero, spłacam przepływem z 44, które pojawia się w kolejnym roku i liczymy, że 14 tysięcy brakujące w trzecim roku, żeby już wyjść na zero, w stosunku do 44 tysięcy, które się pojawia w czwartym roku, to około 32%. A w tym momencie możemy powiedzieć, że 32% z 12 miesięcy to jest około 4 miesiące. Tak w zaokrągleniu, czyli można powiedzieć, że dopiero po 3 latach pełnych i po nieco ponad 4 miesiącach ta inwestycja zaczyna nam się zwracać. Czyli można powiedzieć, że zdyskontowany okres zwrotu w przypadku tej inwestycji są to 3 lata i nieco ponad 4 z 12 miesięcy. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło naturalnie zdyskontowanego okresu zwrotu, co jest elementem czy finansów, czy metod oceny projektów inwestycyjnych. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie swoich zadań, możecie od razu mailować na zadania, projekty, zadania-projekty@wp.pl, załączając od razu pliki z zadaniami. Gdy tylko będę miała możliwość, na pewno się z Wami skontaktuję. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo takie obejrzenie jednego filmiku nie da Wam tego sukcesu, czyli zaliczenia przedmiotu. Zapraszam Was do subskrypcji czy kanału, czy udostępniania filmów na Facebooku, czy na forach, czy znajomym w linkach. Korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy, czy w formie pojedynczych filmów, czy z stworzonych playlist. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce, cierpliwości, rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie przedmiotu.